W dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 pokażę wam, jak z tych wszystkich państewek stworzyć jedno prawdziwe, przepotężne rosyjskie imperium przy zachowaniu Rzeczpospolitej. Witaj imperialistów, tutaj Lukas. Ach, ta Moskwa. Już na początku zaczynamy z dość małym disasterem. Jesteśmy niby trybutariuszem mongolskiego imperium, ale to wiecie, to tylko z nazwy, za bardzo nas to nie kosztuje. Z unikalnych rzeczy zaczynamy z pewnym niezbyt miłym przywilejem na starcie, którego bardzo szybko idzie się pozbyć. Dostaliśmy też gigantyczne, naprawdę gigantyczne drzewko rosyjskie, które możemy dodatkowo rozbudować jeszcze 3 razy, albo 2 razy, jakoś tak. Ale, przejdźmy do gry. Na początku wyznaczmy naszych rywali. Nowogród jak najbardziej, Litwa również, ale Duńczyków to nie biorę, bo nie chcę być wplątany do wojny ze Szwedami. Przynajmniej nie teraz. Nasza armia od razu kieruje pod Nowogród, bo i tak będziemy z tym krajem walczyli praktycznie od razu. Doradców zatrudniam tylko i wyłącznie od dyplomacji oraz militarnego. Tylko żaden fajny mi się nie trafił niestety. Dobra, będę miał lekko większe wojsko, zawsze coś na plusie. Administracyjnego doradcy nie bierzemy i zostawiamy nastawienie administracyjne. Dużo tych punktów będę potrzebował, o dużo. I najważniejsze, pamiętajcie, że za 11 lat zabijacie Wasyliego i wprowadzacie Iwana na tron, bo jest znacznie lepszy. Stany nasze, tutaj tylko i wyłącznie bierzemy jeden monarchy points administracyjny, sprzedajemy naszą ziemię, następnie zwiększamy stabilność o 1 punkt i możemy pozbyć się tego przywileju, który opóźnia progres reform w naszym kraju o 33%, a to boli naprawdę. Biorę dodatkowe pożyczki od mieszczan, biorę przywilej wczesnego poddaństwa i o ile on daje fajne bonusy na starcie, to potem bywa kłopotliwy. Pamiętajcie, żeby uważać na wpływy waszych stanów, żeby nie były zbyt wysokie, bo będziecie dużo ziemi zdobywali od Nowogrodu i to zwiększy waszą ziemię koronną. Pozostałe przywileje to nic nadzwyczajnego, więc tak się prezentują i na koniec odbieram ziemię. O. No coś nowego. Ech, nie trafił mi się tańszy doradca. Trudno. To znaczy trafił się, ale nie ten co chciałem. To zatrudniam pana od podatków i co najważniejsze, zatrudniamy armię najemne, darmową kompanię oraz wielką kompanię. Powołujemy naszą armię. I tutaj uwaga, w wielu poradnikach jest popełniany błąd. Bardzo duży błąd. Nie wiem po co ktoś na Moskwie miałby wybierać permanentne roszczenia terytorialne do tych obszarów, czy też z pozostałych misji, skoro można dostać takie fajne bonusy jako Rosja. I tak, nasze wielkie księstwo musi rosnąć jeszcze szybciej. No zobaczcie, ile krajów ma nasze terytoria, które musimy odbić. Dobra, przed wypowiedzeniem wojny z naszych armii wywalamy jeszcze kawalerię. W ogóle jej nie potrzebujemy. Jest niewiele lepsza od piechoty, ale za to dwukrotnie droższa. I dla tych, co zaraz się oburzą, noob wywala kawalerię, nie wie, że jest taka OP i tak dalej. Przecież ta gra to jest symulator oblegania, a nie bitew. Dodatkowo powołajmy generałów, a nuż jacyś fajnie się trafią. Dobra, tylko jeden z jakimkolwiek bonusem do oblegania. Słabo! Czas odzyskać dla nas Nowogród, a oddaję to przy okazji, a nasi wasale niech tutaj odwalą brudną robotę. W końcu mamy ich naprawdę dość sporo. Ha! Zapomniałem o dyplomatach. Dobra, jeden leci na pewno do Austrii, jeden leci do Polski, a trzeci jak wróci zacznie poprawiać relacje z naszymi wasalami. Oddaję bez szans. Ale serio? W tym momencie? Ja wam dać psuć moje wielkie plany budowania wielkiej, potężnej Rosji. No, niech znają swoje miejsce. Co prawda nasz budżet troszeczkę tutaj traci tych pieniędzy, ale wiecie, Rosja, nie przejmujemy się, najwyżej sobie zabierzemy te pieniądze od kogoś. Ale jak to, płacić trybut? Nie! Ale naprawdę mnie zlutowali. I to tak porządnie, a nie tylko o 5. Ach, paradoks jak kłamie. Następnym razem może jednak zapłacę. Przynajmniej wiecie, czego już nie robić. Nowogród padł, więc lecimy z Carpet Siege'em całej reszty tego kraju. Jej, mamy tańszego doradcę. Spadaj na drzewo, nie będę ci aż tyle płacił, no co ty. Z wojny wyjmujemy najpierw Odoje. Oczywiście je podbijając. Bardzo ładny widnik, 96%. A jeszcze ładniejsze są promocje na niebie. Mnóstwo DLC do Europa Universalis 4 w dobrych cenach. Linki jak zwykle w opisie. Polecam to wam. I teraz pokażę wam, czego nie robić. Wiele poradników robi to w ten sposób. Oddziela Nowogród od Szwecji i tak dalej. Ale nie róbcie tego. Te ziemie na północy są nic nie warte. One nic wam nie dadzą. To ma wszystko po 3 developmentu. Czasem może 4, ale nie więcej. Całe bogactwo Nowogrodu jest w tych prowincjach i je chcemy dostać. Plus oczywiście pieniądze. Nie biorę wojennych reparacji z tego powodu, że Nowogród gwarantuje Twerowi. Oznacza to, że potrzebuję 2 dyplomatów, poczekać do 1, bo wtedy robię coś takiego. Zawieram pokój z Nowogrodem,
nagrodem zwycięska wojna. I następnie atakuje kraj, któremu oni gwarantują bezpieczeństwo, wciągając Nowogród do kolejnej wojny z nami. Nasze armię kierujemy z powrotem jak najszybciej na Nowogród. Chcemy oblegać wszystkie ich prowincje, żeby wyjąć ich z tej wojny. Tym razem za pieniądze, jak widzicie, wciąż mogę wziąć bardzo dużo. Oraz wojenne reparacje i upokorzenie rywala. Moi przeciwnicy są totalnie bez szans. Z Nowogrodem biorę jedyny słuszny pokój. No chyba, że chcecie ich atakować dość szybko, to weźcie tylko pieniądze. Wtedy będziecie mieli 7 lat pokoju, a nie 15. Ale tak jak mówiłem, te terytoria są bezwartościowe. A co, resztę Nowogrodu przyłączamy. Chyba, prawie. Przynajmniej jest to nasza grupa kulturowa, więc dość szybko będzie się przyłączała. Pożyczki spłacone po tych wojnach, ale może korupcji się pozbądźmy z tego kraju, nie? Ja wiem, że to tak nielorowo, ale spróbujmy tak zagrać. Nie przejmujemy się tym. Będę dążył do sojuszu z Polską, Polska lub Austria. W tym wypadku Austria jakoś nie chce mieć ze mną sojuszu, więc na razie go mieć nie będziemy, ale jeżeli się pojawi taka opcja, to bierzemy sojusz z Austrią. Polska dlatego, że pomoże mi raczej w wojnach z Osmanem. Austria byłaby jeszcze lepsza, bo ma Osmana na rywalu. Wojnę kończymy pod bojem Riazaniu. Oh my god, nie wyzwałem go osobno? Trudno. I tak samo Twer znika z map. I moglibyśmy kliknąć już konsolidację Rosji, ale nie róbmy tego w tym momencie. Dopiero kiedy Iwan obejmie tron. Bo ten bonus jest po prostu na długość życia władcy. No dobra, zawsze te parę procent zdobyliśmy. Dlatego teraz rozdaję supremację nad koroną oraz tańszych doradców. Zawiązuję również sojusz z Polską. Wiem, to jest dziwne. Jako, że i tak nam się zbliża fala buntów, no to zacieśnimy kontrolę nad naszymi terytoriami, zmniejszając w nich autonomię. Do tłumienia buntów oczywiście wykorzystuję armię najemną, do której przydzielam naszego władcę, a nuż go trafi jakaś strzała. Liczę na to. Z drugiej agenty wreszcie mam tańszego doradcę. Wszystkie terytoria po Nowogrodzie dołączam do naszego imperium, żeby były już takie okorowane. Nie ukrywam, to jest bardzo niecodzienny widok, w którym Burgundia bije Francję. Jeszcze dołączamy kulturę nowogrodzką i riazańską do nas, co prawda to kosztuje punkty dyplomatyczne, ale wcześniej zaczniemy w niej z pełni korzystać. Czy w 2 lata zaoram wielką hordę? Spróbujmy. Tym bardziej, że przed chwilą wziąłem 4. technologię militarną. I pamiętajcie, że z hordami raczej nie powinniśmy walczyć na żadnych płaskich takich terytoriach, a właśnie szukać jakichś takich lasów, gór, o, bo wtedy dostają taką karę. Na szczęście mamy turniej. Widzicie, jak walczycie na płaskim, to mają taki fajny bonus. Nie róbcie tego. O nie, mój król mi umarł. O nie, jakie to straszne. Naprawdę, nie zgrywam się. Nie mógł umrzeć w lepszym momencie. No 64%, 64%, czy ta forteca wreszcie padnie? No i się udało. Dobra, na 2 widusach przeciwnika też się nie wbijajcie. To głupota. Przy okazji zdobyliśmy stolicę Złotej Ordy, więc już nie musimy płacić im trybutu. Bardzo lubię ten event radykalnych reform. Wiecie dlaczego? Bo dostajemy tutaj mnóstwo punktów. Tylko musimy się pozbyć. No w sumie to nikt. Bo zwalniamy moich epickich doradców i dostajemy punkty za darmo. Polecam. A doradców możemy zatrudnić ponownie. Patriarchat! Totalnie o nim zapomniałem. No ale w sumie nie był mi jeszcze potrzebny. Wiecie, to są sprawy religijne, gdzie możemy za 10% dostać jakieś tam bonusiki, które przy 100% są naprawdę niezłe. Ewentualnie kupować ikony za 10%. Pierwsze rozwinięcie rządowe i pójdziemy w separację bojarów od dworu. Bo i tak będziemy potrzebowali tego modyfikatora za chwilę. Yerl Government Power. Nie wiecie, co to jest? Ja też nie wiem. Przed tym pokojem jednak użyję ikony na zmniejszoną agresywną ekspansję. Gdzie ona była? Tu. I to. I tutaj robię tą samą sztuczkę, co poprzednio z Twerem. Troszeczkę inaczej jednak, bo muszę stworzyć roszczenie do Cyrkazji i w kolejnym miesiącu ją zaatakować. Złota Horda będzie jej broniła, bo to jest jej trybutariusz. Nasi dyplomaci niech usankcjonują nasze wojny z Gazikund oraz Krymem. A tym razem ich wojska bez problemu rozbijamy i ruszamy już na Cyrkazję. Wykonuję misję na złamanie naszej przysięgi. Tak, zapomniałem to zrobić wcześniej po prostu. I zapomniałem też kliknąć misji na konsolidację Rosji, co robię w tym momencie. Kiedy ja miałem wojnę domową? Naprawdę tu jest napisane. The event chain the Moscovite civil war has been concluded. Kiedy ja to miałem? Czy to byli tamci chłopi? Wasili, nie. Ouch! I kolejny kraj dołącza do naszego pięknego kraju. Lepsze jest to, że Osman wciąż nie wie o moim istnieniu. Poza tym te prowincje tutaj możemy spokojnie konsolidować, żeby zmniejszyć ich development i koszty korowania. O ile są jakieś, które można robić, bo to są zazwyczaj dość biedne prowincje. Rozpoczynam też anektowanie takich mniej przydatnych księstw jak Perm. Kolejny nie próbuje obalić, no nie. Renesans planuje wprowadzać w Moskwie. Oczywiście dewujemy za punkty dyplomatyczne, jak i militarne. Administracyjne będę trzymał do rozwinięcia technologii oraz wybrania pierwszej idei. I oczywiście rozwijania infrastruktury. No i pięknie, jako Rosja mamy już tańszych dwójkowych doradców wszystkich. Za połowę ceny, a do tego nasz władca to wspiera. Coś bardzo złego wydarzyło się w Imperium, ale Pepiki?
Serio? Tymczasem nasze wojska dalej kierują się i zajmują północny Kaukaz, aż tutaj, żeby otworzyć sobie drogę do Persji. Wiecie, perski region to jeden z tych najbogatszych na świecie. I w sumie wiecie, że już będzie patrz jeszcze 1.36 i wreszcie zajmą się tym regionem? Shivran nie wie o moim istnieniu, ale na szczęście daje mi przejście wojskowe. Mam wrażenie, jakby Osłan naprawdę zmierzał do wojny ze mną. Na szczęście nie odpowie na wyzwanie. To nie tak, że wielka Moskwa się boi tego zielonego bloba. Oj, nie. Przynajmniej jeszcze nie. Albo tak. Co prawda miałem przystopować z podbojami, ale Osman po prostu zaczął rzucać tymi sojuszami na lewo i prawo. Nadszedł czas wyboru idei. I tutaj wam polecam, któryś z tych dwóch idei pierwszych na start, wszystkie doskonale spiszą się na Rosji. Pierwszy rozwój z ery i tutaj zdecydowanie agresywna ekspansja. Przecież, że Rosja to najbardziej pokojowy kraj na świecie i toczy tylko wojny defensywne. Nasz kraj się stał już tak duży, że muszę zacząć dawać przywileje na zwiększanie gathering capacity. Pamiętajcie, że my cały czas jesteśmy księstwem. Usuńmy trochę nadmiarowych fortów, zwłaszcza te ze stepów, one będą nam totalnie bezużyteczne. Zostawiamy tylko i wyłącznie te na lasach, na stepach niezbyt, no i na stolicy. Wreszcie mam misję na nawrócenie prowincji, wreszcie. To tak, będę chciał nawracać moje prowincje, ale brakowało mi tańszego ministra w tej kwestii. To może być problem? Trzecia reforma związana z biurokracją. I tutaj tak naprawdę dwie by nam się mogły przydać. Albo pójść pod decentralizację, bo dodatkowo akceptowalna kultura zawsze pomoże nam z nawracaniem prowincji. Ale jednak ten bonus plus 50% do podatków dla Rosji będzie całkiem niezły. Tak? Wszyscy mi teraz będą więcej płacili o te 50%. Na szóstym poziomie technologii kawaleria jest już nie na tyle użyteczna, że warto jest ją dodać do armii. I w sumie też warto podbielić część naszych jednostek na te specjalne moskiewskie. Chociaż... no nie do końca. Czas na reformy. I coś przewiduje, że militarne będą bardziej przydatne niż te handlowe. Czas dokonać inwazji na Kazań. Oczywiście, że Kazań, bo tutaj jest kopalnia złota, którą już wypada zdobyć w tym momencie. Chyba toczy wojny ze wszystkimi hordami. Ups. Trudno. Wykorzystam w tym celu Polaków, żeby sobie poradziły. Jeżeli walczymy na tych stepach tutaj, to raczej nie przekraczajcie 12 tysięcy wielkości wojska, bo większość tych terytoriów nie pozwala utrzymywać większych ilości wojska i szkoda tutaj tracić więcej z atrycji. O, wynalazłem papier. Prawdziwy powód tej wojny został właśnie zdobyty. Zdobyliśmy Krym i tak już tutaj graniczę z Imperium Osmańskim, więc niestety mamy relacje wspólne. A w międzyczasie Czechy przeprowadzają reformy. Czechy w sojuszu z Imperium Osmańskim? Co tu się wydarzyło? O, i Tymur to w sumie też źle. No ale jako pierwszy kraj na świecie wprowadzamy siódmą militarną technologię, więc dorabiamy zaraz armaty, podnosimy ceny miedzi i będziemy tak toczyli wojnę z Imperium Osmańskim. Już, bo możemy wejść w koalicję, więc potrzebuję z nimi jak najdłuższych okresów pokoju. Nadszedł czas na największą wojnę tego odcinka, czyli wojnę o rosyjski Krym, który musimy zdobyć od Imperium Osmańskiego. A, poczekajcie miesiąc. Połowę naszej armii wysyłam na Tymura, drugą połowę wysyłam na Czechy, bo coś Polska bardzo wolno je podbija. W sumie jest to całkiem dobry moment na zaatakowanie Imperium Osmańskiego, bo toczą wojnę z Wenecją, papiestwem. My mamy szansę rozwinąć Kreml. No dobra. No co ten Tymur? Ucieka przed moimi bitwami. To wcale nie z tego powodu, że mam dwie technologie przewagi. Dobra, od Osmana ukradnę mapy perskie. Chyba, że Korostanu lepiej. Nie no, Persji. Czyli mam jeden z gorszych scenariuszy. Tymur się skonsolidował. Ale też jednocześnie lepszych, bo mogę wypuścić dwóch dużych wasali. Jeden to jest właśnie Korostan. Ayam również ma dość sporo prowincji w tym regionie. A takie mniejsze kraje jak Fars czy Transoksjana również mile widziane. Moskiewskie wojska już pod Konstantynopolem i w sumie pozwolę sobie ostrzelać to miasto. Ale ja jestem głupi. Czemu nie spaliłem tej stolicy? Serio, moja głupota czasem mnie zastanawia. W tej wojnie to chyba tylko Polacy będą się bili z Osmanem. Mnie ani razu się to nie udało, tak samo z Tymurem. Widać, że moje armie tylko i wyłącznie biegają, prawda? No dobra, to jest jedyny sposób, w którym mi się udało złapać armię osmańską. Co prawda małą, ale jednak. Ta sztuczka zawsze działa. Kiedy macie czarną flagę, bot was nie widzi. Teraz jak skutecznie nawracać te wszystkie prowincje tutaj, nie mając idei religijnych? Akurat na Moskwie jest to dość łatwe. Wystarczy dodać prowincje, które chcemy do state'u, ale uwaga, drugi raz tego nie korujemy. Dzięki temu możemy odpalić wszędzie lokalnych misjonarzy. Skoro kulturę Mishar już całą nawróciłem, no to możemy ją odpiąć oraz akceptować kulturę krymską. I dzięki temu jesteśmy w stanie trochę szybciej nawracać te prowincje. Pomalutku, ale zawsze. Ostatnia armia osmańska toczy bitwę z Wielką Moskwą i jej sojusznikami, ale gdzieś ucieka. No i wojnę z Imperium Osmańskim kończę następująco. Biorę im Konstantynopol plus prowincję, z której wypuszczę za chwilę Bizancjum. Biorę prowincję do wypuszczenia Bułgarii, prawie prowincji na Krymie. Ta jest tutaj bardzo ważna, bo jak na niej postawicie fort, to blokuje
kontrolujecie przejście przez Kaukaz do was. I tak samo mamy tutaj fort w Baku, który robi dokładnie to samo. A Osman bez Konstantynopola to Osman z przetrodzonym kręgosłupem i nie będzie w stanie już z tego się podnieść. I pamiętajcie, nie wciskamy w tym momencie Core All, bo mamy trochę prowincji, które się w tym momencie nawracają, a nie chcemy tam mieć twardego kora. Szkoda, że Carogród będzie zmieniony na Konstantynopol z powrotem. O, nie mam pożyczek? Naprawdę? No to czas pobudować kościoły. O ja, złoto. Zacznijmy też rozwijać nasze marketplace'y w Nowogrodzie. Wiem, że trochę późno, ale ja zawsze o tym zapominam. A chcemy tutaj mieć jak największy ten procent udziału w rynku. Od Duńczyków zdobywam całą Norwegię. No niestety Szwecji już nie zdobędę, przynajmniej w normalny sposób. A że mi się nudziło, to dokończam również sprawę Nowogrodu, co pozwoli nam wreszcie rozwiązać problem całego regionu. No to teraz czas zająć się Kwara Kundżulu i już otworzyć nasze wrota na Persję. Dodajesz, padniesz wreszcie czy nie padniesz, to ileż tu mogę czekać na to? No! 57, 64%, bo czemuż by tak? Wreszcie 464 dni, to w sumie nie tak długo. Widzicie, to jest bardzo przydatna forteca. Też jeszcze lepsze są tutaj w górach, ale je dopiero przebudujemy po zdobyciu tych terytoriów od Kwara Kundżulu. To armie Kwara Kundżulu właśnie przestają istnieć. Dobra, większość tych fortec zdobytych, na których straciłem gigantyczne ilości manpowera, zaczynając 40 tysiącami, teraz jestem 5 tysięcy na minusie, ale niestety tak te terytoria są kosztowne, trudno, ale nie ma co się ociągnąć. Lecimy następną wojnę z Hordą. W końcu dużo terytoriów do zdobycia mamy. Ale w sumie skoro Polska nam pomaga, to niech ona przeprowadzi tą wojnę. Niby 11 punktów, ale chyba nie. Czas wreszcie dostać dodatkowy bonus do nawracania. No i teraz już nie wygląda to aż tak źle, prawda? Czas założyć Archangelsk, czyli takie bardzo ważne miasto portowe. O, tutaj dokładnie. Czas wyzwolić etnicznie prawosławne terytoria w Edirn. Oczywiście przy pomocy Polski. I wielka chrześcijańska armia leci stoczyć bitwę z Imperium Osmańskim, zobaczcie, armie niewiernych nie mają żadnych szans, przechodzimy przez nich jakby w ogóle nie istniały. I znowu moskiewskie wojska pod Konstantynopolem, tylko tym razem go wyzwalamy. No, czy polskie wojska dadzą radę? No chyba tak, bo patrzcie, Osman nic nie robi. No, no, narodziny Iwana IV Groźnego, czemuż by nie? I powiem szczerze, niech Iwan wchodzi na tron. Ale szczerze mówiąc, mam wrażenie, że Imperium Osmańskie jest dużo słabsze na tym patchu i bot sobie z nim bardzo, ale to bardzo nie radzi. No nie, wbiłem się w wojsko osmańskie bez generała, ale wygrałem. Ej, w tej wojnie nawet coś walczyłem. Wow. No ale że jako dużo od Osmana nie zdobyłem, no to lecimy teraz w wojnę o Mandaran, a z Kwara Kundżul będziemy skracali sobie okres pokoju. No chyba, że będę wbijał się w przeciwnika jego ostatni kretyn, to... Ach, to nie wróży dobrze. Co za straty, nie. O tak, Korostan, zobaczcie ile to terytoriów tutaj ma. Trzeba to zdobyć. Niech bojarzy załatwią tą sprawę. Wow, jaka potężna misja. Zobaczcie, w zależności od tego, jaką ikonę będziemy wybrali, dostajemy następujące bonusy. Nie ukrywam, fajne. Poczekam z tą misją na kolejną erę. Bo ta era już się zbliża do końca, a przynajmniej era religijna, a to jest najlepsza era do podbojów. Tyle narodów do wyzwalenia, no zobaczcie ile tego tutaj jest. Tylko jak zwykle mapy zapomniałem ukraść. Dobra, kraje w Indiach, nie wszystkie wiedzą o mnie, ale tak czy siak muszę poprawić relacje z nimi, zwłaszcza o Iratem, żeby nie wchodził mi w koalicję przeciwko mnie. No dobra, przyczółek na Morzu Czarnym jest, ale trzeba powiedzieć, że posunąłem się dużo dalej. Zobaczcie, teraz możemy ufortyfikować cały ten region. Czemu nie wziąłem tej misji wcześniej? Jak i mam więcej roszczeń. Muszę czytać tej misji wcześniej. Nie uwierzycie, ale Mamluk przed chwilą zaatakował Osmana i przegrał wojnę. Jak? Zła liczba golda i taką zatrzymam. Co za miszmasz, no nie mogę. Ale nie martwcie się, Korostan będzie zjedany. No trochę kraj już się wkurzy. Ale co mnie to obchodzi? Rosją jesteśmy, wszyscy nam wybaczą. No dobra, może jeszcze Rosją nie jesteśmy, ale horda zabezpieczona. Prowadziłem też kolonializm i dość tak niebywale głupio, bo w prowincji Kolomna, obok Moskwy, żeby było łatwo, wydobywałem ją głównie za punkty militarne. Pamiętajcie, że macie tutaj Kreml, który działa na lokal. O mój Boże, to nie jest na obszar? Nawet wiem, z którym monumentem to pomyliłem. Zawieram też sojusz ze Mamelukiem. Jest to jedyny kraj sunnicki, z którym niekoniecznie chcę toczyć wojny, a wiem, że jest szansa, że wejdzie w koalicję przeciwko mnie. Dlatego w najbliższych wojnach będę tak czy siak z nim graniczył. Jeżeli zerwą ze mną sojusz, to będą celem moich podbojów. No albo będą moją farmą pieniędzy. Jedno z dwóch. Ale że Osman jest za słaby na bycie moim rywalem? Co, on bankruta walną? Nie, ma tylko 3000 długu. Szczerze mówiąc, to nie wiem, po co ja marnuję moje cenne punkty administracyjne na te terytoria Hord, ale niech im będzie. Tak mnie misje prowadzą. No i przegiąłem po raz pierwszy. No dobra, z tą misją również poczekam chwilę. Jest! Wreszcie gdzieś protestantyzm się pojawił. Nawet chyba tak kilka razy. Z kim ja teraz mam
wojnę? Guarakunjulu i przyjaciela. No i powstała Rzeczpospolita. Docencie, że jej nie podbiłem, że pozwoliłem na jej powstanie. Bo normalnie lepiej jest ją podbić wcześniej, dużo, dużo wcześniej. Wiem, że powinienem wybrać idee humanistyczne albo grać pod anektowanie moich wasali, ale jakoś nie wyobrażam sobie Rosji bez wzięcia idei religijnych oraz idei ilościowych. To po prostu zrobi tak pasuje na ten kraj, że nie potrafię zagrać inaczej. No i pięknie, zobaczcie, jak nasze granice się stykają wreszcie z Mamlukiem. Ej, to jest ten sam kolor? To jest chyba ten sam kolor. Ale już niedługo, bo właśnie powstaje i przyjmijmy idee rosyjskie. Dodatkowo pojawia nam się nowa mechanika związana z modernizacją. Będzie ona nam potrzebna do wykonania kilku następnych misji. I żeby przyspieszyć tą modernizację, musimy pozabierać przywileje naszym stanom. Nasze misje właśnie się rozwinęły dalej, ale to mówię, to jest dopiero drugie stadium. Będziemy mieli jeszcze trzecie. Najpierw polecimy w założenie cardomu. Pamiętacie ten przywilej, którego pozbyłem się na samym początku rozgrywki? No właśnie w tym momencie powinniśmy się go tak naprawdę pozbyć. Ashes to ashes. Musimy się też skupić na produkcji wody ognistej i naprawdę nie rozumiem, czemu Polska nie ma takiej misji. I teraz piąta reforma, która na Rosji jest super ważna. Możemy albo poprzeć bojarów, albo taką piechotę chłopską, taką tą specjalną piechotę rosyjską powołać. Jeżeli wybierzemy bojarów, to zobaczcie, jakie dwa potężne przywileje mamy. Do piechoty i do kawalerii. Ciekawe, czy dałoby się zrobić Rosję z polskimi ideami. Bo wiem, że w planach na pewno mam Prusy z tymi bojarami. Ja pójdę jednak w rosyjską piechotę, tym bardziej, że teraz jeszcze bardziej wzmocniona ona jest. Dostajemy do niej tak czy siak 10% Infantry Combat Ability za każdym razem, kiedy użyjemy tej umiejętności. I bardzo fajne jest teraz to właśnie na tym rządzie rosyjskim, że on cały czas staje się silniejszy, im bardziej rozwiniemy nasz kraj. Cardom to nie jest najwyższy jego poziom. Kolejne idee biorę jednak ofensywne, no bo wiecie, musimy się bronić skuteczniej, zwłaszcza w cudzych fortach. Teraz w zasadzie wojny z Imperium Osmańskim to już tylko i wyłącznie formalność. W sumie jako Rosja mamy już tak dużo governmentu, że mogę sobie pozwolić na state'owanie wszystkich moich terytoriów we wschodniej Europie. Dosłownie wszystkich, ale Persja, Lewant czy Tartary to wszystko będzie naszymi kompaniami handlowymi. A, zapomniałem też o Siberian Frontier. Tak, zaczynamy kolonizację. Jak miło. Nie ukrywam, bardzo fajna reforma właśnie mi się odpaliła na Rosji. Nie widziałem jej wcześniej. Wszyscy będą płacili podatki. Wszyscy będą płacili. Jak mnie to zaboli finansowo, jak skończy się ta era za chwilę. Zwycięstwo nad Imperium Osmańskim rozpoczęło złotą erę w naszej Rosji. Rosja też ma dość unikalną formę rządu, która pozwala jej robić rocznie na cały obszar. Fabric Claim on Area. Zmiana ery i zarabiam 10 golda mniej z podatków. I powiem szczerze, pierwszy raz pójdę w decentralizacji naszej biurokracji. No przeniosłem też wreszcie naszą stolicę do Sankt Petersburga. Dobra, monopol na wodę ognistą jak najbardziej jest nam potrzebny. Wreszcie ta super ważna misja. Normalnie powinna się zdarzyć od 3 do 4 lat. Ja czekałem 10. Uwielbiam moje szczęście. I to wydarzenie daje nam dwie nowe formy rządów. Albo na drugim poziomie, coś w ten sposób, albo do zarządzania naszym państwem na trzecim poziomie. I powiem szczerze, ta reforma dla mnie jest dużo lepsza. W sumie mogłem nie wydawać tych punktów na decentralizację. Głupia. No i dzięki temu możemy dalej modernizować nasz kraj. Nasz kraj się rozrasta, więc pójdziemy raczej w reformę administracyjną. Pozwolimy też wprowadzić to szybciej 12 poziom technologii administracyjnej, żeby pozbyć się tego przywileju. Póki go mam, to mogę zapomnieć o modernizacji kraju. Ale co z tego? Trzeba w takim razie podbijać dalej. Wezwiemy Egipt do pomocy, bo wtedy nie zostanie agresywnej ekspansji. A co to jest za wydarzenie? Całkiem przyjemne. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego biorę te nic nie warte prowincje od Tymura zamiast perskiej części, to dlatego, że nie mam tutaj dostępu i nie mogę brać tych prowincji dla siebie. Bo jestem tak głupi, że przez Guarakunjulu nie zrobiłem sobie przejścia. Wszystkie hordy upadły wreszcie i złożyły nam hołd. No, więc tym razem nie popełniłem tego błędu. Wziąłem sobie dojście do tych bogatszych prowincji Tymura. Ciekawe, kiedy ten Tymur zbankrutował. Kiedy mu to minie. I teraz czas na wojnę o Szwecję. Potop szwedzki, tylko w takim lepszym wydaniu, że to my zalewamy Szwedów. No ale dobra, czas wreszcie zacząć naszą dalszą inwazję w kierunku stepów. Bo tak, mam za dużo punktów administracyjnych. No tak naprawdę to chodzi o te roszczenia, bo już ich potrzebuję. No i teraz możemy zająć się sprawą naszego kościoła, żeby zmniejszyć jeszcze koszty korowania, a to się przyda za chwilę, bo będziemy mogli jeszcze więcej podbijać. No widzicie, kolejne kraje mają nasze terytoria, ja nie wiem jak to się dzieje. Dosłownie kliknąłem i zszedł bankrut Tymurowi, okej. Cztery wojny na raz to chyba nie jest za dużo, prawda? Nie można powiedzieć, że jestem zachłanny, prawda? W końcu nie wziąłem Sztokholmu. A co mi tam, jeszcze sobie wojnę z Osmanem zrobię. No dobra, trochę z tym wyżykiem może
przesadziłem, no ale tak nie do końca. No bo teraz możemy wszędzie kolonizować naszą Syberię. Dobra, ale do pilnowania już tej Syberii to będę potrzebował takich 20 tysięcy wojska, które będzie tam chodziło. I teraz ważna decyzja przed Rosją. Możemy skodyfikować poddaństwo chłopskie albo uwolnić chłopów. No i niestety, jeżeli chcemy modernizować Rosję, musimy ich uwolnić. Muszę kiedyś zagrać Rosją bez wybierania przywileju na wczesne poddaństwo. Teraz postęp modernizacji naszego kraju przyspieszył, ale możemy to jeszcze bardziej przyspieszyć. Bo od każdego kraju zachodniego możemy kraść tą modernizację za 30 siły szpiegowskiej. Kradniemy technologię od Hiszpanii, nawet od Polski. No i czas unowocześnić nasz kraj. Dobrze, dobrze, leci. No i pięknie, praktycznie cała Persja pod naszym butem. Korostan i Muszan to są nasi wasale oraz zdobyłem Czagatajów na naszego wasala, aby wykonać absolutną monarchię. Naprawdę nie wiem, dlaczego na absolutną monarchię są potrzebni wasale, ale niech im będzie. Teraz zostało nam już tylko zmodernizować nasz rząd. I jak w przypadku Rosji, do modernizacji potrzebujemy bardzo dużego rywala, którego upokorzymy. Ciekawe, że zaznacza mi Węgry tutaj. Polskę? Hiszpanię? Portugalię? Przy czym moimi rywalami może być tylko i wyłącznie Polska oraz Hiszpania. No z Polską mamy dobre relacje, więc niestety wojna z Hiszpanią. Albo stety. Mamy dobrą pomoc. Chociaż nie mam zielonego pojęcia, jak ja się dostanę do tej Hiszpanii. Jeżeli idzie o budowę moich trade company, tutaj mam zaznaczone całe takie obszary, ale tak realnie dodałem pojedyncze prowincje. Do trade company dodałem tylko prowincje, które mają jakieś bonusy do handlu, żadnej innej. Dlatego wtedy każda inna prowincja, która nie jest trade company, dostaje dość spory bonus do produkcji dóbr, zależny od trade company i jej siły w danym regionie. No zobaczcie, jest tutaj. Dobra, udało mi się uzyskać przejście, lecimy do Hiszpanii. I powiem szczerze, kusi mnie, żeby podbić Neapol dla siebie. Mógłbym wtedy to wszystko odbić i miałbym zaraz Rzym obok siebie do zdobycia i nawrócenia na protestantyzm. Prawosławie, kretynie! No i nie ukrywam, całkiem niezły income mamy już obecnie. Zobaczcie, 63 golda z handlu, bardzo dużo z produkcji, z podatków również, całkiem nieźle. No i Korostan zintegrowany, ładnie to wygląda. Jo, pierwsze forty za nami, teraz czas zająć te najgorsze w Hiszpanii, chociaż nigdy nie wiem i nie rozumiem czemu, dlaczego bot kasuje ten Fort Vorsilion. On jest przepotężny. To sobie nie przejmę wasala. Szkoda. Ale muszę to zrobić. Muszę to zrobić, żeby tutaj się jakoś dostać i w ten sposób rozegrać sobie Rzym. Pamiętajcie, że tutaj też możecie się bawić w tym regionie, w kolonie i w momencie, kiedy wam się trafi jakieś dobro, które wam się nie podoba, na przykład tutaj mam fur. Nie, to nie chodzi o te futrzaste zwierzaki, tylko chodzi o futro. Możecie ją abandonować i zakładać jeszcze raz. I wtedy macie ponowne losowanie na dobro, jakie się tutaj znajdzie. No dajesz, dajesz, 85%. No w tej kampanii to mam jakąś takiego pecha do fortec. Hiszpania upokorzona, więc udowodniliśmy światu, że jesteśmy cywilizowanym krajem. I tak, to jest taka chyba rosyjska metoda, że tak, a napadamy na sąsiada i mówimy wszystkim, że to jest niesienie cywilizacji. I nastał czas stworzenia rosyjskiego imperium. Boże, te modyfikatory są przepotężne. I jeszcze tutaj następne, zobaczcie, 20% do taksów, zmniejszony koszt idei. Wszystkie wpływy state'u zmniejszone o 10. Autonomia w prowincjach minus 15. Jeszcze kończymy agendę lub masakrycznie wzmacniamy naszą piechotę. No i teraz wykonujemy misję wielkich imperialnych ambicji. Zmienia to grupę technologiczną naszego kraju ze wschodniej na zachodnią, co daje nam chyba najsilniejszą piechotę w grze. I otwiera nam trzecie stadium budowy naszego imperium. O, mamy teraz tańszą piechotę, jak miło. Jak i jakąś specjalną reformę rządową. Wow, to stwórzmy święty synod. Okej, dodatkowy misjonarz to jest to, czego potrzebujemy. A nasze wojska zmierzają już do Szwecji. Myślę, że będziemy kończyli jej sprawę. Tylko tak się zastanawiam, co mi zmniejszyło limit moich specjalnych jednostek. Mam 90 na 48, a miałem limit 120 przed chwilą. W sumie teraz dopiero zauważyłem, że już nie potrzebuję dalej modernizacji, więc haha, czas rozdać przywileje. Szwecja znika z map i prawie nikogo to nie interesuje. Czas podadrabiać to spowolnienie po wojnach z Hiszpanią. Chociaż kosztowała mnie sporo manpowera, ale damy sobie radę. No nie ukrywam, mój sojusz z Babelukiem zmierza raczej ku końcowi. Rozbijały całą osmańską armię na tej wysepce. Serio, cała armia osmańska tutaj uciekła. I teraz powinien się chyba tu wycofa. Nie, my ją zniszczyliśmy totalnie, bo Mameluk blokuje. O ta! Chyba wybuchła wojna religijna, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. W ogóle ta Europa tak dziwnie wygląda, nie? Nietypowo bardzo. No i teraz jak już podbiłem Manczurię, mogę kolonizować praktycznie aż do oceanu. Teraz 10 lat poczekam, aż mi się nabije manpower do maksa, jednocześnie zajmę się budową mojej ekonomii, bo
To jest taki moment, w którym mamy już Persję, więc możemy zacząć ją zabudowywać. Jesteśmy też gotowi, żeby wejść do Indii. Ming Empire również czeka na zdobycie. No, trzeba sobie poradzić jeszcze tylko z hordami. Znaczy, Chiny się rozpadły, tak? Żeby nie było. Ja nie wiem, co ci Rosjanie mają, ale za piątkowego doradcę 265? Jakby co? On jest w tej misji, żeby przejść za Morze Kaspijskie. O, czyli to. No i okej, praktycznie cała Rosja pokryta patrolami. Tak, jest to jakiś sposób na bardziej stabilny kraj. No, takie staki mam. Zazwyczaj wystarczą. Armaty są po prostu za drogie, żeby mieć w tych armiach. A jeszcze nie ukrywam, mam gdzie budować manufaktury w tym kraju. Ej, tu mam jakąś nową reformę do piechoty. Czyż to jest jakieś OP na Prusy? No i w tym momencie trade. No i teraz wartość handlu w Nowogrodzie jest największa na świecie. Zobaczcie, 102, w English Channel 56, w Genui 47, a nie będzie bogatszych trade nodów niż te dwa. W zasadzie mamy 3,5 tysiąca deva przed 1600 rokiem, więc to jest 100% murowany World Conquest. Gdyby mi się tylko chciało, a mi się nie chce. Wchodząc do Indii, to muszę pozbyć się tych dziwnych sojuszy, które tutaj się są, żeby móc każdy z tych krajów atakować osobno, bo niestety dość duże się porobiły. No i oczywiście jak najszybciej dojść do Vijayanagara, bo zobaczcie, podbicie tego wszystkiego nikogo nie będzie obchodziło, bo tutaj jest religia hindu. Ech, ten moment, kiedy za dużo podbijasz i wszystko ci się buntuje. Mam tylko 146%. A co my teraz budujemy? The Governing Senate. Nie ukrywam, dość ciekawa reforma, bo dostajemy rosyjską dumę. Oła, kolejni senatorowie, którzy będą tylko przyklaskiwali naszym działaniom. Tylko na tak duży kraj mam trochę tych prowincji do rozdania. No i ostatni ślad Osmana zniknął, a my kontrolujemy praktycznie całą Anatolię i większość Bałkan. Ale szczerze mówiąc, teraz wypadałoby się zająć teraz Pesztem, Reguzą, Kijowem oraz zdobyć dominację Bałtyku. To by dało nam naprawdę potężnego ekonomicznego kopa. Ale to Polska jest taka potężna, szkoda ją niszczyć. No i nasze imperium prezentuje się niesamowicie, a jeszcze nawet nie mamy ery absolutyzmu, nie mamy 1600 roku, prawie 4000 developmentu, to jest 100% World Conquest. A tobie, drogi widzu, polecam ten odcinek, gdzie z tego mojego plemienia tworzę imperium, nie ustępujące temu rosyjskiemu.